Witam Cię Człowieku Rozumny. Dzisiaj chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami z pierwszego od bardzo długiego czasu urlopu. Spędziłem trochę czasu z rodziną, było bardzo fajnie. Dawno nie miałem urlopu. Byłem już trochę zmęczony. Mam nadzieję, że macie ciekawsze tematy do przemyśleń na urlopie. Mi cały czas wracała do głowy sytuacja Polski, i cały czas jakby nie wiem dlaczego. W zasadzie przychodziła mi na myśl komunizm. Jak komunizm wpłynął na sytuację Polski dzisiaj? I chciałbym postawić taką hipotezę, że coś, co było naszym przekleństwem przez wiele lat, ja jeszcze nie żyłem w większości czasu, kiedy komunizm był w Polsce, natomiast coś, co było przekleństwem Polski przez dziesięciolecia, dziś w 2021 roku, wydaje mi się być już dla niej błogosławieństwem. Nie wiem, czy się zgodzicie, Pan Bóg bardzo często jest w stanie z czegoś bardzo złego, z cierpienia, z dramatów, ze złych decyzji nawet o tym jakoś wyprowadzać dobro. I teraz przeanalizujmy sytuację Polski. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy oceniacie sytuację Polski na tle innych krajów. Chcielibyście mieszkać raczej w Polsce, czy może marzyłoby się wam, żeby mieszkać gdzieś za granicą? Ja chcę mieszkać w Polsce. Nie tylko dlatego, że to jest moja ojczyzna i ją kocham, ale będąc gdzieś za granicą, mając trochę znajomych za granicą, generalnie jestem bardzo dużym fanem. Mieszkania w Polsce w 2021 roku. Komunizm. Od 1945 roku w Polsce był komunizm. To było prawie 100 lat po tym, jak powstał manifest komunistyczny Marxa i Engelsa. I można powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, czy yy, kiedy oni tworzyli ten manifest, to oni mieli dobre intencje i wierzyli, że to jest coś dobrego. Natomiast na pewno te 100 lat wystarczyło, żeby kompletnie skompromitować komunizm. Że było wiadomo, że większego upodlenia człowieka, większego upodlenia jednostki i większego upodlenia przez to, bo społeczeństwo składa się z jednostek. Całego społeczeństwa, niż w komunizmie, trudno sobie wyobrazić. Można bardzo dużo mówić na temat komunizmu, natomiast w wielkim skrócie jest to kompletnie chybiona koncepcja, która może brzmi dobrze. Mówi o, jakimś, o jakiejś równości, która przecież jest faktem, że w pewnym sensie wszyscy ludzie przed Bogiem są równi. Mówi o jakimś braterstwie, które też przecież jest cnotą. Mówi o tym, że jesteśmy my, a nie ja. I tu jest, jakby, właśnie ten kruczek. Bo każdy człowiek to jest jednak jednostka. Ksiądz Blachnicki ułożył takie zdanie: posiadać siebie w dawaniu siebie. Człowiek miłość polega na tym, że daje siebie drugiemu człowiekowi. Natomiast, żeby dawać siebie, muszę najpierw posiadać siebie. Muszę bardzo wyraźnie wiedzieć, gdzie są moje granice, gdzie zaczynam się ja, gdzie kończę się ja, tu jestem ja i dalej jest już, jest już mój bliźni. Nie jesteśmy my jakby jednym organizmem, tu jestem ja, a tu jesteś ty. I mogę tylko wtedy Ciebie kochać, kiedy bardzo wyraźnie wiadomo, gdzie przebiega ta granica. Komunizm zaciera tą granicę, jest kolektyw, jesteśmy jakby razem. Człowiek traci zdolność do tego, żeby się rozwijać jako jednostka, do tego, żeby myśleć samodzielnie przede wszystkim, co jest ważną cechą komunizmu, do której wrócimy za chwileczkę a propos sytuacji w Polsce teraz w dzisiejszych czasach. Natomiast na razie chciałem powiedzieć, że stłamszenie jednostki, rozwoju jednostki, odrębności jednostki prowadzi do kompletnego jej, jakby upodlenia, ograniczenia potencjału. I zabicia człowieka w człowieku, jakby. Potem społeczeństwo składa się z takich właśnie człowieków, w których stłamszono, czy też niemalże prawie zabito człowieka. No i to społeczeństwo to jest po prostu jeden wielki syf. Gdy w 1945 roku Polska dostała się pod wpływ ZSRR, raczej było już wiadomo dla ludzi w wolnym świecie, powiedzmy myślących, że komunizm się skompromitował, że te pięknie brzmiące hasła. To nie jest droga dla ludzkości, bo po prostu nie da się tego wprowadzić. Dlaczego? Polecam książeczkę George'a Orwella, "Folwark Zwierzęcy, rób też różne inne młode książki o komunizmie. Komunizm prowadzi do tego, że próbujemy na początku jakby wyzwalać biedniejszych spod opresji bogatszych, czy też uciśnionych spod opresji uprzywilejowanych. Prowadzamy jakąś pozorną równość, ale jak w każdej hierarchii, jak w każdym społeczeństwie, potem dzieli się to na równych i równiejszych. Czy ktoś wiadomo przyjmuje władzę, pnie się wyżej, potem już trzyma władzę, może też kumulować pieniądze i to mu się podoba. Więc komunizm jest potem już tylko drogą do tego, żeby jakieś bardzo nieliczne jednostki na szczycie, na wierzchołku miały władzę i pieniądze a cała reszta społeczeństwa niby teoretycznie jak w jakiejś równości, braterstwie, i kolektywie po prostu żyje w syfie. Powstaje jednak pytanie, dlaczego komunizm trwał? No więc właśnie dlatego, że te nieliczne jednostki na szczycie bardzo na tym korzystały. Potem mając w rękach właśnie władzę, propagandę, media, były w stanie cały czas tak manipulować społeczeństwem, żeby trzymać ich w ryzach samemu ciągle właśnie kumulując sobie przede wszystkim władze, wpływy, ale również pieniądze. Resztą społeczeństwa manipulujemy, między innymi w tamtych czasach rozpijamy to społeczeństwo. Rozpijanie jest bardzo ważnym elementem w ogóle trzymania kontroli nad społeczeństwem właśnie żyjącym w komunizmie. I w Polsce w 1945 roku zaczęły się dziać rzeczy bardzo nieprzyjemne. Bardzo duża część ludzi, którzy mieli w sercu Bóg, honor, ojczyzna, powiedzmy. Wiedzieli, że tak naprawdę zamieniliśmy siekierkę na kijek, zamieniając okupację niemiecką teraz na, na wpływy rosyjskie. Natomiast duża część ludzi, w czasach, w których żołnierze wyklęci walczyli w lasach, już było w jakichś tam towarzystwach przyjaźni polsko-radzieckiej generalnie. Partia powstawała. Ja tam nie jestem historykiem absolutnie, więc nie, nie znam dokładnie szczegółów, ale część społeczeństwa, Bóg, część społeczeństwa partia przyjaźń polsko-radziecka. Rosjanie dbali o to, żeby polskie elity stłamsić, powywozić, generalnie wszystkich właśnie takich, no, propolskich ludzi, patriotów, jak najbardziej ograniczyć. Nawieźli troszkę takich nie za bardzo elit ze Związku Radzieckiego i w wielkim skrócie, jeżeli w tamtym czasie w twoim sercu był Bóg, honor, ojczyzna, to raczej miałeś, no, kompletnie przerąbane. Nie za bardzo na pewno miałeś perspektywy, jeśli w ogóle byłeś był, był w stanie przeżyć, ostać się w Polsce, to nie miałeś perspektywy na jakiś rozwój, na dobrą edukację y, swoich dzieci, na dostanie się gdzieś tam do wierchuszki, Twoja rodzina, Twój majątek, Twoje aspiracje były stłamszone. A jeżeli w sercu miałeś partię i przyjaźń polsko-radziecką, to mogłeś jakoś tam funkcjonować, nawet się rozwijać i prosperować. I tak przez wiele pokoleń było, jeżeli miałeś w sercu normalne wartości takie ludzkie, to żyłeś w nędzy, w upokorzeniu raczej, a jeżeli przyjaźń polsko-radziecka to w miarę okej. Okay. Duch w człowieku jednak nie umiera i zaczęły się ruchy i wtedy komuniści, którzy są ultra super turbo przebiegli, inteligentni, wiedzą jak manipulować społeczeństwem, umieją też przewidywać, no zobaczyli, że prawdopodobnie ten ustrój się nie ostoi. Związek Radziecki już tam się szykował do rozpadu i, w... i teraz uwaga, uwaga, masakra pewna nastąpiła, dlatego, że komuniści okazali się bardzo, bardzo przebiegli i na czele ruchu Solidarność postawili pana z wąsem, co jest po prostu zabiegiem na no, najwyższym poziomie szachowym, jaki można w ogóle wykonać. No Idzie na ciebie chmara, jakby horda ludzi, których krzywdziłeś, niezadowolonych ludzi, którzy się buntują i chcą ciebie obalić, a ty w zasadzie jedyny ruch, który ci został, to na ich czele wrzucić osobę, ale to nie, nie będziemy dzisiaj zbyt dużo może o, tamtej, o tamtych okolicznościach. W każdym razie, co najgorsze było w tym wszystkim, że ci ultrainteligentni ludzie, komuniści w Polsce, Stwierdzili, że oni w zasadzie muszą przygotować sobie miękkie lądowanie. Nie tylko miękkie lądowanie, ale wręcz powiedzmy sobie lądowanie w pachnącym puchu. Coś niesamowitego, czysty geniusz. Zmieniamy pozornie ustrój w 1989 roku, ale zachowujemy w zasadzie sporo przywilejów, wpływów. I już nawet tak naprawdę ślinka nam cieknie na to, co możemy zrobić z pozornie wyzwolonym krajem w 1989 roku. Ci ultrainteligentni ludzie oczywiście zdawali sobie sprawę, że żeby móc przeprowadzić swój plan, potrzebują przede wszystkim propagandy. Była taka gazeta, dalej jest oczywiście od 1989 roku, taki pan, co się trochę jąka, ją prowadzi, który zaczął, ja wtedy byłem bardzo młody, potem zacząłem czytać tę gazetę, myśląc, że to jest fajna gazeta, taka w ogóle proeuropejska. Natomiast... Ten pan to jest też geniusz. Cokolwiek by o nim mówić, to jest geniusz. On zatrudniał przede wszystkim redaktorów, którzy znali się na psychologii. Ich celem była manipulacja społeczeństwem. Wartości proeuropejskie, wstyd polski, bardzo dużo różnych takich interesujących retoryk wtedy powstawało, które miały brzmieć nowocześnie i urabiały społeczeństwo od wszystko, co zamierzali zrobić właśnie bardzo inteligentni ludzie. Którzy zostali po systemie komunistycznym. Najważniejszą jednak, taką chyba retoryką tej gazety była, było wymyślenie, chyba przez redaktora naczelnego, właśnie tego szefa, wszystkich tam szefów, co się jąka, takiego pojęcia ludzie chorzy z nienawiści. Wiecie, kto to byli ludzie chorzy z nienawiści? Każdy, kto po okresie komunizmu od 1945 do 1989. Uważał, że te kilka, no akurat ja nie chcę mówić świn, ale w folwarku zwierzęcym użyto tego zwierzątka z samego wierzchołka, które, które lubiły partię i przyjaźń polsko-radziecką, które jakby tłamsiły wszystko, co jest polskie, wszystko, co ma Bóg, Honor, w sercu przez te wiele, wiele, wiele lat. No to jak teraz zaczynamy w, teoretycznie w 1989 roku od zera no to jakoś albo rozliczmy, chociaż wyrównajmy szanse, no ci są wykształceni, coś tam mają skumulowane, ci są w nędzy kompletnej i nagle się okazuje, że każdy, kto by chciał wracać do tego czasu przed 89, jakby to rozliczyć i, i żeby było troszkę jakby tak sprawiedliwie, to jest człowiek chory z nienawiści. To są ludzie chorzy z nienawiści. To jest takie słowo, fajne sformułowanie, no genialny zabieg. W pewnej gazety jest takim czerwonym prostokątem, zdaje się, w logo. No, ludzie chorzy z nienawiści. Ruch szachowy znowu na poziomie geniusza. Czyli generalnie po wielu latach komunizmu, kiedy na szczycie były te, powiedzmy, noświnki i przez całe społeczeństwo szedł ten podział na samym dole był buch, buch honor Ojczyzna, To nagle w 89 teoretycznie obaliliśmy komunizm, teoretycznie jest kompletnie nowe rozdanie, przenosimy ten układ po prostu w nową rzeczywistość. I ci, co na samej górze, tak naprawdę, no dzięki swojej, bo tego nie da się nigdy odmówić komunistom, no, inteligencji. Nie można odmówić tym na szczytach władzy. No więc, generalnie Polska żyła w przeświadczeniu, że jest wolna, podczas gdy, niestety, co dopiero wychodziło z latami, trwało wieloletnie rozkradanie tej Polski i tak naprawdę można powiedzieć, że komunizm 2.0 nastąpił, czyli do 1989 był komunizm, od 89. do uwaga 2015, w mojej ocenie, to nie jest wypowiedź dzisiaj o PISie, akurat o politycznych partiach. W 2015 skończyła się pewna era. Nie wspominajmy o epizodzie 2005-2007, bo to był epizod, w którym za króciutki, żeby cokolwiek było, można zrobić, nie było wtedy jakby samodzielnych rządów. Zostawmy na razie politykę. W każdym razie, ja nazywam dla siebie osobiście ten okres od 1989 do 2015 komunizmem 2.0. Ludzie chorzy z nienawiści nie mogli, a to było bardzo inteligentne, bo wiadomym jest, że Bóg, hon, to są bardzo często katolicy, więc jak się ich nazywa człowiekiem chorym z nienawiści, to on się dwa razy zastanowi, może rzeczywiście nie ma co już tam się czepiać, tych biednych ludzi sprzed 89 roku, no nie chcemy być chorzy z nienawiści, bo jesteśmy przecież katolikami. No to było ultrasprytne. Tak jak mówiłem, tam pracowali geniusze. I teraz w Polsce jest bardzo dużo ludzi obecnie, którzy nie cierpią tego, co się dzieje w Polsce. Według mnie, nie chcę nikogo urazić, jeżeli jest inaczej. Bardzo możliwe, że w tych, wśród tych, którzy nie cierpią tego, co się dzieje w Polsce, są jacyś potomkowie, żołnierzy wyklętych na przykład, albo właśnie takich patriotów. Ale generalnie, powiedziałbym, że statystycznie są to potomkowie, ludzi, którzy raczej lądowali właśnie w miękkim, pachnącym puchu po 1989 roku którzy najczęściej kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy, mówię o tych potomkach. Przecież rodzice nie mówili im, słuchaj, my lubimy takie wartości i uczymy ciebie w domu tego, a mamy na przykład tam powiedzmy, antyklerykalne nastawienie, różnych rzeczy w Polsce nie lubimy, tam w ogóle patrioci to są jacyś faszyści, tacy łysi, to jest taki obciach. Generalnie my tak uważamy, dlatego że my jesteśmy po prostu bardziej rozwinięci, jesteśmy Europejczykami, słuchaj, w ogóle i my rozumiemy szerzej. Nie powiedzą przecież takiemu dzieciakowi: Słuchaj, my tak naprawdę to jesteśmy postkomunistami. To do czego doszliśmy, dlatego mamy pieniądze, a tamci nie mają pieniędzy, bo to wszystko poszło po układzie. Nie, lepiej przecież wychowywać dzieciaka w przeświadczeniu. My mamy, bo my jesteśmy przedsiębiorczy, inteligentni, fajni, a tamci no, ludzie sobie nie dają rady. Jeżeli ja tam, nie wiem, w latach 90. mam pieniądze, latam za granicę i ogólnie to jestem światowcem, to dlatego, że ja jestem jakiś lepszy. Nie dlatego, że tak naprawdę no, jestem właśnie potomkiem tych, co. No, u George'a Orwella byli nazwani świnkami, świniami, konkretnie w folwarku zwierzęcym. Ja znam bardzo dużo takich ludzi, ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Byłem jeszcze młody przez wiele lat tak naprawdę, postkomunizmu. Natomiast no, to były takie czasy przecież, że każdy, kto miał pieniądze, Czego się starył, Skąd? To oni mają pieniądze. Ani jest jakiś taki wybitna ta rodzina, ani tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. no jakimś takim, nie wiem, żeby umiał lepiej artykułować, żeby umiał tak naprawdę. Po prostu nagle to się okazuje, że to super przedsiębiorcza rodzina, która ma kasę, a my nie mamy kasy. Nie wiem, czy na przykład lataliście kiedyś za granicę, albo nawet po polskich tam lotniskach w latach dziewięćdziesiątych. Zawsze, dosłownie zawsze, na lotniskach w Polsce byli bardzo zamożni ludzie, czyli ludzie. Ubrani świetnie, ubrani w zagraniczne takie ekstra ciuchy, zawsze La jakieś takie różne fajne ciuchy. Miałeś wrażenie, że na lotnisku, na Okęciu, wtedy to jest po prostu śmietanka, nie? jakby finansowa i elita społeczeństwa. To oczywiście się tyczy lat, generalnie do 2015 roku. W Polsce lotnisko to było elitarne miejsce. Lądowałeś potem gdzieś w Berlinie, w Londynie, a to normalnie klasa średnia. Nie? Full ludzi chodzi to są zwykle takie rodziny, żadni bogacze. Normalnie ubrani, tam w koszule w kratę, czyli klasa średnia. U nas na lotnisku tylko ta wierchuszka, lądujesz tam, a tam masz normalnie jak na ulicy klasa średnia żadniej tam super turbo bogacze. U nas była tak zwana elita. Jeżeli jesteś byłeś z elity, to raczej, wiadomo, przepraszam, nikogo nie chcę urazić, no że to nie byłeś jakimś tam skrajnym katolikiem, Buchonononowejczyzna. I czemu o tym wszystkim mówię? Bo dzisiaj jest dużo ludzi, którzy są sfrustrowani po obu stronach. Ci, którzy no, są potomkami, powiedzmy, tych, którzy lądowali w miękkim puchu, są sfrustrowani, bo ktoś inny dzisiaj jakby przejmuje kontrolę. Właśnie klasa średnia nagle gdzieś tam na Helu, czy w Juracie, w Jastarni, po prostu klasa średnia jest. Na lotniskach jest klasa średnia. No oni sobie nie tak wyobrażali, że to będzie zawsze. No on tutaj w Lakostach przyjechał na lotnisko, bo zawsze się w Lakostach chodziło na lotnisko. A teraz nagle normalni ludzie są, nie? Tacy, powiedzmy, którzy dla niego... To jest coś nie tak, z tym, z tym krajem się zaczęło dziać. Więc całkiem spora część społeczeństwa no, wychowanych na tej gazecie, właśnie z tym czerwonym prostokącikiem i na takiej dużej stacji, też tam, która no, urabia mózg, pierze mózg od wielu, wielu, wielu lat Polaków, oni uważają, że dzisiaj w Polsce dzieje się słabo. A z kolei druga strona też uważa, że dzieje się słabo, bo jest za mało rozliczenia. Nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozliczyć teraz te wszystkie lata. Nie? Są sfrustrowani i tak naprawdę no Polska. Jest ciągle strasznie jeszcze jakby efektem tych wszystkich dziesięcioleci. Czyli zarówno komunizmu do 1989, potem tego, co ja nazywam sobie komunizmem 2.0, do 2015. Cały czas oczywiście jak najbardziej ponosimy tego konsekwencje. Wciąż kapitał jest raczej skumulowany przez osoby, które właśnie no, lądowały w puchu, ich potomków. Wciąż jakby lepiej wyedukowani są ci ludzie, którzy raczej tak, no. Towarzystwo Polsko-Radzieckie, tak i duża część ludzi, którzy teraz jakby uważają, że do władzy doszli, to nie jest w ogóle odcinek opisie. Opisie mógłbym też mówić bardzo dużo różnych rzeczy. Generalnie jestem im wdzięczny za to, co nastąpiło od 2015 roku, ale oczywiście mają martwe pola, o których powiem może innym razem. Natomiast, czemu w ogóle dzisiaj o tym wszystkim mówię? To jest jakby efekt moich przemyśleń urlopowych. Polska jest w doskonałej Dzisiaj, mimo wszystko, sytuacji. Uważajcie, to może Wam się wydać przekombinowane albo dziwne, ale długo o tym myślałem i tak po prostu jest, według mnie, oczywiście. W wyniku tego, że od 1989 roku wcale nie mieliśmy w Polsce kapitalizmu rozumianego tak, że wszyscy mają, powiedzmy, równe szanse, czas start, no i wiadomo, no, bardziej przedsiębiorczy się bogacą, mniej przedsiębiorczy się nie bogacą, raczej i to, to tak normalnie działa mniej więcej społeczeństwo. Które jest wolne. Tak u nas nie było. Efekt jest taki, że wszyscy potomkowie tych od Bóg, honor, ojczyzna i generalnie tych ludzi, którzy nie byli w stanie, powiedzmy, za bardzo tam przyjaźni polsko-radzieckiej kultywować, potomkowie tych ludzi dzisiaj statystycznie oczywiście mają się gorzej niż potomkowie tych od miękkiego puchu. I można by powiedzieć, to jest straszne, ale z drugiej strony, kochani, cały Zachód jest dobrym przykładem na to, co robi z ludźmi wiele, kilka pokoleń bez trosk finansowych, kilka pokoleń konsumpcjonizmu takiego rozkręconego. Dzisiaj jakby komunizm, który na świecie teoretycznie, na świecie, no w Europie powiedzmy, teoretycznie upadł w 89 roku, w 1991 się Związek Radziecki rozwiązał, czy tam rozpadł, że teoretycznie, niby to upadło, komuniści zawsze znajdą drogę z powrotem, i znaleźli drogę z powrotem przez taki właśnie rozpędzony kapitalizm. Czyli dzisiaj mamy komunizm zupełnie w innej odsłonie, to jest komunizm taki z pieniędzmi. Komunizm na zachodzie Europy są kraje mniej lub bardziej tym dotknięte. Natomiast proletariaty z 1848, zdaje się z manifestu Engelsa i Marksa, dzisiaj zostały zamienione po prostu na inne proletariaty. Czyli są inne, jakby grupy uciśnione bardzo dużo grup uciśnionych, które ciągle walczą o jakieś prawa. Są jakieś opresorzy, którzy źle robią i oni na dole. To tak naprawdę masakra. Gdyby ktoś to przeanalizował, co tak naprawdę się dzieje dzisiaj ze społeczeństwem, właśnie zachodnim, to tam, no nie wiem, czy macie znajomych, takich powiedzmy, wierzących, którzy mieszkają za granicą. Czy macie wiedzę, jak tam jest, fajnie sobie sprawdzić, natomiast nie wolno tam myśleć wszystkiego, co chcesz. Tylko tyle powiem. No, to jest jasne chyba dzisiaj, że poprawność polityczna została na zupełnie inne, już zabrane poziomy niż w Polsce zdążyła. I u nas bardzo dużo ludzi ma zdroworozsądkowe myślenie przez to, co było przekleństwem przez te wszystkie lata. Czyli u nas nie zdążyło się tak strasznie rozpędzić ten konsumpcjonizm, żebyśmy kompletnie się no no zmiękli, stali się zupełnie. Wyjałowionym społeczeństwem z jakiegokolwiek zdrowego rozsądku, co dzieje się często dzisiaj w społeczeństwach w zachodniej Europy i w Stanach też miejscami. Więc w innym odcinku powiem więcej na ten temat. Jeżeli społeczeństwo nakazuje ci, co masz myśleć, co wolno, a czego nie wolno myśleć, to już są naprawdę bardzo mocne mechanizmy typowe dla komunizmu. Na zachodzie Europy są kraje, w których, jeżeli powiedzmy, jakiś ksiądz z Ambony zająknie się negatywnie w ogóle o pewnych postawach, o pewnych grzechach, które są bardzo jasno opisane. W piśmie świętym, to yy, może czekać na niego radiowóz pod, pod, yy, pod kościołem po i do w ogóle dzięki pogórze po mszy dopiero, a nie w trakcie yy, i pojedzie na komisariat. To jest realne, co teraz mówię, i to nie jest wymyślone. Czy w Polsce przypadkiem nie jest tak, że my teraz dopiero możemy zdecydować o tym, w jakim kierunku pójdziemy? Możemy sobie przez to, co było naszym największym kompleksem, naszym największym jakby przekleństwem, dzisiaj przez to możemy niby coś, co było powodowało, że jesteśmy za Europą. Możemy sprawdzić, gdzie oni pobiegli. Jeżeli biegnie z jakimś, to teoretycznie jest gorsza pozycja. Natomiast jak on spadnie w przepaść albo wpadnie w krzaki i tam się pokuje, albo gdzieś tam wbiegnie między powiedzmy jakieś pająki, to ty możesz się zatrzymać i nagle to, że biegłeś drugi staje się twoim jakby atutem. Czyli my jesteśmy chyba w tej dobrej sytuacji, że możemy jeszcze zdecydować, co my chcemy zrobić z tym tak pięknie rozpoczętym życiem. Mówię o tym dlatego, bo ja naprawdę wierzę, że Polska ma odegrać ważną rolę. W Europie uważam, że Bóg naprawdę, o czym się przekonałem wielokrotnie też w swoim życiu osobistym, z czegoś niedobrego, z czegoś, co jest błędem, z czego co jest cierpieniem, z czego, co nas dotyka, wyciąga potem dobro, którego by nie było bez tego, bez tego cierpienia. Więc jeszcze raz powtarzam, coś, co było naszym największym dramatem przez dziesięciolecia, dzisiaj jest źródłem naszej siły. Jestem bardzo ciekaw waszych spostrzeżeń na temat tego, co dzisiaj powiedziałem. To nie była wypowiedź o, o tym, że PiS jest super, także może pomińcie w komentarzach teraz to. Jak chcecie, to kiedyś pokrytykuję PiS. To nie była też wypowiedź o tym, że coś o pandemii, bo to też nie jest akurat teraz no, temat. Pandemia to jest ultra skomplikowany temat, który mam nadzieję kiedyś, jeżeli to uznam za, za wartościowe, że to w ogóle czymś ma służyć, poruszyć. Natomiast to była wypowiedź stricte o tym, czy, co myślicie o tym, że nasza największa tragedia przez te wszystkie dziesięciolecia, dzisiaj jest źródłem naszej szansy na to, żeby nie pójść tą drogą, w pewnych przynajmniej aspektach, którą poszedł Zachód. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że to, co powiedziałem, ma jakieś znane sensu, to dajcie łapkę w górę, po tym filmem. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to może niech zasubskrybuje mój kanał, jeżeli coś takiego interesuje. To był taki pierwszy odcinek pourlopowy. Myślę, że trochę za długi, natomiast no, tak już wyszło. Życzę Wam bardzo dobrego dnia. Człowiek rozumny. Trzymaj się, miłam się i dzięki za Twój czas. Na razie.